Witam serdecznie. Dzisiaj, nie wiem, nie jestem pewny, czy ten odcinek wrzucę, ale dzisiaj będę czytał te komentarze właśnie, które się nazbierały tutaj. No, troszeczkę ich jest. Mi się wydaje, że można je poczytać, chociaż w sumie chciałem nagrać karierę zawodnika albo Puchar Świata, ale będąc szczerym, po prostu mi się odechciało i tak naprawdę nie mam pomysłu to nagrać, aczkolwiek no w końcu coś trzeba, bo ostatni film, no prawie tydzień temu, również poradnik do kariery będzie, właśnie, zrobisz więcej odcinków z poradnika tej kariery, no właśnie też o tym mówię, że właśnie będzie. I tutaj jest pytanie, jak zrobić taką własną karierę zawodnika? No gościu to napisał, najlepsze jest to właśnie, że gościu napisał to, gdy już nagrałem taki film, 4 dni temu, a nawet ostatni poradnik był 5 dni temu. No, nie trudno wejść na kanał i sprawdzić. To nie jest to nie jest trudna rzecz, więc naprawdę polecam, jak jednak przed przeczytaniem komentarza upewnić się, czy jednak taki film się nie powstał. Czy będzie można generować zawodników i kalendarzy w sensie losowo, to nie. Nie, na razie akurat nie potrafię tego zrobić, aczkolwiek mam nadzieję, że w przyszłości tak. Zrobisz sklep z sprzętem do kariery. Też jest to możliwe, ale znowu nie umiem tego tak dobrze zrobić, więc... No i kolejna osoba też również pyta, jak zrobić takie menu. Jak mówiłem, no, jeżeli jest ten film, pokazuje udostępniony kod na Discordzie, to nie trudno się domyślić, że on tam jest, więc trzeba go wziąć, no i edytować tak, jak jest w tym poradniku. No, ale niektórzy po prostu mają z tym problem. Mieliśmy skoki w mikście. No, w grze, no, powiedziałem, że skok był słaby, bo tam Ginga Rajda 125 chyba metrów na TT Zenonstadt. No, słabo. Ale tutaj ktoś napisał, że no w grze słabe, ale żeby ta nieudacznica tak skoczyła po ziemi, to marzenie. No, Polki, no w Fiskapie są dobre, ale w Pucharze Świata nie za bardzo. A będę nagrywał karierę. No, jak mi się będzie chciało. Ale dosłownie, tak myślę, bo jak mi się nie będzie chciało, to nie będzie sensu tego nagrywać. Gdzie na Discordzie jest to menu? No, myślę, że przeczytaj komentarze, też można przeszukać cały mój Discord, wszystkie kanały, a jeżeli ktoś myśli logicznie, to na pewno znajdzie się on na kanale informacje. Ty używasz OBS Studio. Myślę, że OBS Studio jest dobrą opcją. Siema, szczęśliwych walentynek. No, zależy dla kogo, ale super. Patryk, super film, pozdrawiam. Brata z domu. No, jest to takie, tutaj na pewno nie będzie tego słowa widać, ale można sprawdzić, bo ja zapewne wiem, statystyki to pokazują, że mojego kanału nie oglądają tylko osoby w moim wieku bądź starszym, ale też młodsze, więc no, starać się tutaj nie używać takich słów. No, na Discordzie jest to dopuszczalne, aczkolwiek też o tym piszę, że tak z reguły się nie, że z reguły wolałbym, żeby tak nie było. Ej, masz jakiś klucz do DSJ411, bo próbowałem mi nie działa. Ja mam na to dobry pomysł. Po pierwsze, kup pełną wersję. Nie graj na pirackich kluczach, ponieważ to jest nielegalne. No, każdy tak robił, nawet ja, ale w każdym razie na moim doświadczeniu mówię, że to takie rzeczy też odradzam. No, DSJ4 nie kosztuje zbyt dużo. Kupiłem za 80 zł. Znaczy, to jest zależy od jakiego kraju sobie ustawicie. Przewalutowywuje się to razem z VAT-em. No to DS4 kosztuje 11,90 euro, a 11,90 euro to jest 56 zł. No ja kupiłem za 60 zł, bo tam jeszcze VAT był doliczony. No i nie wiem, w każdym kraju jest inny. A jest jakiś to, że nie płaci w euro, tylko w PLN? No jest, tylko trzeba to... Jak jest płatność, z reguły PaySafe Carda korzystałem, to tam się wybiera kraj i jak jest Polska, to od razu ci, jak wiesz, Polska, to od razu to przewalutowywuje. No, był film o tym, kiedy będzie nowy TikTok, no i nie będzie. Nie rozumiem tego komentarza, fajny, ale krótki, przez u otwarte, ciekawe. Chciałbym wiedzieć, w jakim to języku zostało napisane, ponieważ nie jestem w stanie tego rozszyfrować. Tego zdania, no, ale może wy mi napiszecie w komentarzach. Udałoby się zdobyć jakoś ten problem do kariery zawodnika. No, wtedy jeszcze go nie było. Chciałem to zatrzymać ten. Polecili mi parę ludzi, żebym to jednak udostępnił. No, tutaj otrzymałem oficjalną, jakby powiedzieć, zgodę od Kubikala. A to i tak jest moje. To i tak ja stworzyłem, więc trochę to było głupie, ale... Dobrze, że się z tym wstrzymałem, bo gdybym od razu z tym ruszył, to by, no wiecie, nic za szybko lepiej. Czy można zagrać dodatek FIFA World Cup? Można. To nie jest trudne. Macie komputer.
Robicie najnowszą aktualizację FIFA. Co za filozofia. Wchodzicie w menu, tryby gry i się od razu na pierwszej zakładce pojawia FIFA World Cup. Nie widzę tutaj w tym żadnego problemu, a ludzie często nie mogli odpalić tego dodatku. Pamiętajcie FIFA 23, bo jeżeli ktoś ma FIFA 22, no to raczej wątpię, że to zadziała. Podesłałbyś ten program. No jest na Discordzie, tylko użyjcie czasem mózgu, nikogo nie obrażam. I czasem sobie poszukajcie przed zadaniem pytania, gdzie to jest. Będzie Fortnite na twoim kanale, XD. Nie, ponieważ jestem babikiem i dlatego nie gram. A nie, znaczy chodziło mi o to, że to jest gra dla kidów, więc nie, wcale mnie to nawet nie interesuje, ale rychlak. HTML, już byś się czymś innym pofatygował, to jest git, ale można lepiej. Chciałem powiedzieć, że zawsze, gdy się zaczyna z programowaniem, z reguły zaczyna się z HTML-em, nie raczej nie od Unity, ale chcę, żeby to wkrótce wyglądało jak prawdziwa gra. No i będzie tak. Tutaj mamy jaka to gra. Ktoś napisał jaka to gra. Kiedy ja mówię, że to jest moje menu kariery, to jest... No nie jest gra, nigdzie w tym nie wspomniałem. No to chyba nie trudno się domyśleć. Nie no, dlaczego to jest Harachow 142? Bo historia polega na tym, że jak wychodziła w 2020 roku, czy na 2019, wersja 1.7, to ja brałem skocznie z DSJ24 i podmieniałem nazwę, jeżeli miało podobny rozmiar skoczni i parametry, to podmieniałem nazwę na przykład taki Harachów na Titize Neustadt. Plik został, a ja widocznie się nie skapnąłem. Tak się również zdarza. Dlaczego przed początkiem sezonu, to jest bardzo ważne pytanie. Nie dałeś wszystkich skoczni do jednego zapisu, tylko co odcinek od przeszłego pucharu na danych skocznych XD. DSJ nie pozwala na zmianę składu podczas turnieju. Chciałem, żeby ten turniej był realistyczny, więc co chwilę zmieniam te składy, wiadomo. I także na Winter Games są różne paczki zawodników z każdego konkursu. I dlatego też na nowych skoczniach rozpoczynam co chwilę nowy puchar. Ale klasyfikację spisuję. Chociaż łatwiej było, gdyby to było tak jak w OSJ-cie. Nie można stosować na przykład strony Francji, że koszulka i spodnie są w samym kolorze. Ale ogólnie stroje się chyba w FIFA nie da zmieniać. W sensie możemy podczas meczu wybierać te, co już są. Te stroje, co już są aktualnie z dwóch czy trzech, to wszystko zależy, a dodawać własnych nie możemy. Właśnie jak to włączyć, bo ja tego nie mam, a gram na Xbox One. Najpierw musisz zauważyć, czy masz FIFA 23, czy FIFA 22, bo ludzie pominają ten podstawowy błąd. Oczekują, że w FIFA 22 będzie ten dodatek, no bo Mundial 2022 zawsze był w FIFA, na przykład 2018, no Mundial 2018 był. Tylko teraz rok później na następnej FIFA, to znaczy się, bo ten Mundial był pod koniec, jakby wtedy, kiedy już wychodziła na FIFA. No i musisz pobrać najnowszą aktualizację. Nie ma znaczenia, jaka to będzie, ale ważne, żeby była najnowsza. No i na pewno powinno być. Ja znalazłem aktualizację na PS4 i nie mam tego dodatku. No właśnie, musisz się upewnić, czy masz FIFA 22 czy FIFA 23, a może zatrzymałeś się na FIFA 12, nie wiem. No tak samo przykład losowy dałem. Jeżeli masz FIFA 23, no to aktualizacja, no i się wchodzi później w tryby gry, no i się na pierwszy pojawia. Aha, tu jest pytanie do Q&A. Jakie mam podzespoły w komputerze? Musiałbym się poważnie zastanowić, na szybko mogę powiedzieć, że jest to karta GTX 1650, nie jest najlepsza, ale sprawuje się dobrze, może nawet Cyberpunk na najniższych by poszedł. FIFA działa, więc to jest najważniejsze. Intel Core i5, albo i7, albo nawet nie wiem, i9, nie mam pojęcia. 12 generacja, dysk SSD 500 giga i HDD 1 tera, tam trzymam gry, pliki, no czasami. No muszę na systemowym. Mamy płytę główną, a od Asusa, i to jest chyba wszystko, RAM 16 giga, czyli bardzo mi się to podoba. No i jeszcze montujesz filmy, fajny montaż. DaVinci Resolve i 3 lata nauki w montażu. No trochę więcej, no bo jakby nie patrzeć, początek, kiedy pierwszy raz film nagrałem, to był film z Minecrafta, który skasowałem. No to było 7 lat, czekajcie, 8 lat temu, więc można powiedzieć, że 8 lat nauki montowania. Teraz będzie rok DaVinci Resolve, a 2 w Lightworksie. Taki gorsza wersja trochę. DaVinci Resolve to jest tańsza wersja Adobe Premiere Pro. Więcej emocji i będzie dobrze. No, najpierw, no właśnie tutaj było takie,
kurczę, mech trochę. Maroko, Chorwacja, mecz trzecie miejsce, gdzie komentowałem spotkanie, symulację tego spotkania. No i problem był na tym, że przez większość od początku mojego kanału, no co prawda coraz mniej, ale jednak za bardzo głośno mówiłem. W sensie jak były te emocje, nie wiem, akcja jakaś, to podnosiłem zbyt bardzo głos, no i mógł ten głos irytować. Tutaj chciałem sciszyć, no ale myślę, że to bardziej chyba irytowało, bo też nie weszłem w emocje. No i popadłem z skrajności w skrajność i wyeliminując głośność trochę tutaj, emocje też zniknęły, a to też jest potrzebne tutaj w komentatorce. Ale myślę, że wkrótce będzie lepiej. Dasz poradnik na FIFA 22 za darmo, też chcę, ale stary, nie chcę mi kupić. Nie polecam pirackich wersji. Polecam uzbierać te pieniądze i kupić FIFA 20, ale już zrobisz jak chcesz. Ja tam poradników na FIFA 20 za darmo nie będę robił. Hej, korzystasz z PS5 czy z PS4? Ja korzystam z PlayStation 4, jest to rakieta. Ona się dusi kurzem, ta konsola, ale póki żyje, to na niej gram. Dlatego to słychać na tych filmach. I tutaj Polska, Arabia, ktoś mi napisał, żebym się otrząsnął. Tu chodziło o to, że ja nie wierzyłem, że tak może być w prawdziwym meczu. No trzeba być realistą. Ja wierzyłem, że jest mało szans, ponieważ polska reprezentacja grała słabo do tej pory. Mecz Chile to zweryfikował. Taktyka Czesława Michniewicza nie była aż wystarczająco dobra. Chodzi o to, że mecz z Meksykiem, mecz z Chile, na maksa z tyłu. Nie było tutaj, że tak powiem, mocnych ataków, dlatego też no Arabia, na pewno byśmy ofensywnie, defensywnie nastawieni na Arabię porządnie, dlatego też Arabia nam nie strzeliła. Ten karny, czy słuszny, czy nie, to nie mi oceniać. Mi się wydaje, że sędzia nawet nie spojrzał w ekran, tylko już podyktował karnego, ale tutaj ofensywa w ogóle nie funkcjonowała. Pan Czesław Michniewicz, trener Czesław Michniewicz, kazał zawodnikom, żeby na maksa z tyłu, żeby stawili się defensywnie. No, tak dzisiejsza piłka nie wygląda. Dzisiejsza piłka, no, polega na ladze. No i właśnie dlatego strzeliliśmy bramkę. Że była wrzucona laga od Wojtka, tak zwanej ladze, tak to mówię, czyli wyrzut, wykop bramkarza do na przykład piłkarza daleko. I tak strzeliliśmy bramkę. W ten sposób strzeliliśmy bramkę. Ja się tego nie spodziewałem, ponieważ my na maksa defensywnie z Meksykiem, nawet tej lagi nie było z Meksykiem. Też nie było dalekich wrzutów Wojtka Szczęsnego, jak dobrze pamiętam, do lewego. Dlatego też się spodziewałem wyniku 0-0. No defensywa funkcjonowała, jak najlepiej. Tutaj Bednarek, Glik, swoje lata ma, gra coraz gorzej, dlatego też trzeba szukać jego następcy, no którym faktycznie może być Kiwior bądź Nawidowicz. I dlatego spodziewałem się wyniku 0-0. I ktoś tu napisał, że mam się otrząsnąć, ponieważ podejrzewam, nie znam się na piłce. Na piłce reprezentacyjnej znam się bardzo dobrze, więc tutaj nie można mi zarzucić. Jeżeli coś chodzi o piłkę klubową, to mam prawo się pomylić. Fajna robota, czekam na rozmowę, będzie ciekawie. Również wyczekujcie, ponieważ to, co było przedstawione w wywiadzie z Barbadosem, to tylko druga, trzecia faza? Nie, w sensie wszystko bez pierwszej fazy rozwoju Winter Games. To znaczy, było w skrócie opowiadanie na temat moda do skoków na czeski 2006, ale wolałbym, właśnie sam Istvank to napisał, żeby wolał, żeby to bardziej rozwinąć, tylko też o pierwszej fazie rozwoju Winter Games również się kiedyś pojawi. Kiedy to nie wiem, na termin jeszcze się nie umówiłem, czekam dalej, ale mam nadzieję, że wkrótce się to nagra. I więc na ten moment kończymy ten film, dziękuję wam za oglądanie. Podeślijcie propozycje, co bym mógł ciekawego nagrać. Chcę content ciekawostkowy wprowadzić, to co miało być na TikToku, ale sam się zakręciłem w tym głupim kole, że nie wiem jak to porównanie dałem, ale dobra, że po prostu nagrywałem to co ludzie chcieli. Te filmy nie były śmieszne, a śmieszny byłem ja. Więc możecie doradzać, ale planuję ciekawostkowe filmy też na skoków i piłki, ale to wymaga dużo pracy. Napisanie tekstu, poszukanie źródeł, taki research i dłuższe montowanko, bo wiadomo, trzeba jakieś zdjęcia w tle dodać, czy też filmy, jeżeli Eurosport nie zgłosi mi kanału, bo no, kanały skokowe przez to upadały. Dlatego też no, muszę na to uważać. Dziękuję za oglądanie. 24 minuty, obstawiam, że będzie mniej. Pamiętajcie o tych propozycjach i dziękuję za oglądanie i
Oczywiście jeszcze zachęcam do kliknięcia obecnie białego, kiedyś już czerwonego przycisku subskrybuj. Mówię, 1000 obserwacji, no i mam blokowane zarabianie. A i dziękuję za oglądanie i trzymajcie się ciepło. Cześć!